Jesteś kobietą po 50. Zacznij regularnie jeść przynajmniej 3 łyżki pestek dyni. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na to, czego kobieta potrzebuje i co się dzieje z jej ciałem, a następnie porównać to z właściwościami pestek z by niby Y to zrozumieć. Zobaczmy najpierw, jakie zalety ma jedzenie pestek dyni. Pestki dyni mają bogaty skład. Znajdziemy w niej dużo witaminy E oraz błonnika. Są bogactwem cynku. Zawierają też dobre dla nas kwasy omega-3 oraz fitosterol. Oprócz tego znajdziemy w nich wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas czy sód. Również niacyny, kwas foliowy, witaminy A, kaczyce. To wszystko sprawia, że świetnie oddziałują na nasze ciało. Zalety jedzenia pestek z dyni: wzmacniają kości, włosy oraz paznokcie, opróżniają procesy starzenia się skóry, zwalczają wolne rodniki. Zapobiegają spadkom nastroju. Poprawiają metabolizm, wzmacniają odporność, zapobiegają miażdżycy. Co się dzieje z kobietą po 50? Kobieta po 50 TC i zmienia się. Przemiana trwa długo, bo już od 20 roku życia w Twoim ciele zaczynają zachodzić zmiany. Powoli zaczyna zmniejszać się jędrność skóry przez zanikanie włókien kolagenowych, w tym pomaga witamina E zawarta w pestkach dyni. Jednak po 50 dopiero zaczynasz to bardzo mocno zauważać i powoduje to dyskomfort psychiczny. Do tego jeszcze mocniej zwalnia Twój metabolizm, a to odbija się na Twojej figurze. Wcześniej szczupła może nabierać krągłości, a trudniej Ci będzie przecież teraz schudnąć. Jest to też okres, w których wchodzisz w menopauzę. Zwykle jest to od 45 do 50 rok życia. Może to wiązać się z wahaniami nastroju przez problemy hormonalne. Pestki dyni pomagają ustabilizować te wahania i poprawić nastrój. Dzięki temu rzadziej doświadczysz typowego dla tego okresu życia przygnębienia czy drażliwości. Kobiety po 50 PCI często zapominają o swoich włosach i paznokciach. Zaburzenia hormonalne związane z przechodzeniem menopauzy odbijają się również na nich. Brak równowagi między estrogenami i androgenami sprawia, że włosy zaczynają wypadać i słabnąć. Tutaj pestki dyni okażą się dla nas nieocenionym wsparciem. Również paznokcie zaczynają cierpieć, głównie jednak przez niedobory witamin, które pestki dyni zawierają.